Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Wiecie co? Ten materiał to chyba jeden z najtrudniejszych materiałów, który przyszło mi tworzyć póki co na tym kanale. Głównie dlatego, że po prostu czuję ogromną presję. Czuję ogromną presję dlatego, że ten komputer, czyli Commodore 64, dla niektórych jest świętością, wręcz pokusiłbym się nawet o takie stwierdzenie, że jest religią. Po prostu bardzo boję się, że poruszając ten temat, osoby, które tak niesamowicie wysoko stawiają tą maszynę, wyleją na mnie wiadro pomyj, dlatego że się nie znam albo powiem coś źle. Mimo to jestem tutaj dzisiaj i postanowiłem opowiedzieć wam nieco o tym komputerze. Bo ten komputer to dla mnie jest swojego rodzaju przygoda. I myślę, że osoby młode, które nie mają zielonego pojęcia, czym jest Commodore 64, po dzisiejszym filmie będą wiedziały już nieco na jego temat i czegoś się nauczą, a osoby, które na Commodore zjadły swoje zęby w czasie dzieciństwa, może zakręci im się wokół łezka nostalgii i postanowią wrócić nieco myślami do czasów, kiedy to właśnie bawili się tym komputerem. Słowem wstępu, Commodore 64 to komputer 8-bitowy produkowany od lat 80. Mógł on pełnić rolę urządzenia produktywnego, ale mógł on także być konsolą do gier, na której wiele, myślę, z was, którzy używali w przeszłości tego komputera, grało. I mimo to, że pierwszy raz w ogóle w życiu trzymałem to urządzenie dosłownie 2 miesiące temu, już za dzieciaka w sumie wiedziałem, czym Commodore 64 był. I ogromne moje zdziwienie wywołało to, że kiedy wrzuciłem sobie na YouTube'a post ze zdjęciem tego urządzenia, wiele osób mówiło, jakaś nowa klawiatura, o, a co to za retro klawiatura? Powiem wam, byłem naprawdę zdziwiony i nie wiedziałem, czy te osoby mnie trolują, czy naprawdę nie wiedzą, co to jest. Nawet myślałem o tym, żeby tutaj obrócić to nieco jakoś w żart, I ponabijać się z tego, ale z drugiej strony myślę, że to nie do końca jest wina tych osób, że tak naprawdę nie spodziewają się, że w tej obudowie, która jest nieco większa niż standardowa klawiatura, może być zamknięty cały komputer. A myślę, że to głównie dlatego, że no tak zwykło się mówić, że generalnie komputery to kiedyś były takie ogromne, że w całe szafy zajmowały, całe pokoje nawet. No i potem taki młody człowiek myśli sobie, że rzeczywiście, no kiedyś to komputery zajmowały całe szafy. No tak, a pomyśleć, że taki Commodore zajmuje mniej miejsca, bo jest zamknięty w obudowie, niż PC, który stoi za mną. Tak więc czasy, kiedy Commodore stał się mega rozpoznawalnym urządzeniem, myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o te młodsze pokolenie, troszeczkę zaniknął. I mam nadzieję, że dzisiaj przez ten film może w niektórych młodych obudzę nieco chęci do poznawania tego tajemniczego sprzętu. Z tyłu urządzenia mamy user port na różne akcesoria. Mamy dalej złącze do magnetofonu, bo Commodore ładuje gry i programy z kaset. Następnie dalej mamy port szeregowy, wyjście wideo, wyjście antenowe oraz slot na kartridże. Z lewej strony urządzenia mamy złącze zasilania, przełącznik oraz dwa porty na joysticki lub kontrolery. Sercem urządzenia jest procesor o taktowaniu, uwaga, 0,98 Hz, czyli nawet niecały 1 MHz oraz to, co widnieje w nazwie urządzenia, czyli 64 KB RAM-u. Tak, moi drodzy, taktowanie niecałego 1 MHz oraz 64 KB pamięci. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak mało to jest w porównaniu z dzisiejszymi urządzeniami, chociażby z takim telefonem, tak? Taki telefon kontra taki Commodore to jest, nie wiem, ile razy mocniejszy jest ten telefon, ale gdyby ludzie w latach 80. to zobaczyli, to chyba by nie uwierzyli, że taki postęp się dokona. I tutaj chciałbym podzielić się nieco moimi takimi osobistymi wrażeniami i przemyśleniami, ponieważ ten materiał jest dla mnie bardziej czymś w rodzaju pierwszych wrażeń, ponieważ komputera jeszcze w 100% nie opanowałem. I chciałbym to zrobić. Naprawdę parę śmiesznych sytuacji się tutaj wywiązało.
Tak więc słowem wprowadzenia dla młodych programy oraz gry, przykładowo na Commodora, mogliśmy mieć na trzech rodzajach nośników. Najpopularniejszym były kasety magnetofonowe. Tak, właśnie te kasety, na których również kiedyś trzymano muzykę. To medium było o tyle fajne, że było relatywnie tanie, bo każdy kasety w domu miał, przynajmniej w tamtych czasach, więc no był to, można powiedzieć, taki nośnik bardzo uniwersalny. Jednakże miał ogromną wadę, chociażby to, że czas dostępu do pliku był bardzo, bardzo długi, a także pojemność była dość ograniczona ze względu na ówczesne magnetofony. Drugim typem nośników, którego wam niestety nie mogę pokazać, były to dyskietki. Były to dyskietki najczęściej 5-calowe, czyli te takie większe niż standardowe później w komputerach. Wtedy do Commodora trzeba było dokupić osobną stację dysków i ta stacja dysków była tak na dobrą sprawę drugim komputerem. Jeżeli ktoś z was chciałby się nieco więcej dowiedzieć na temat szczegółów technicznych Commodora 64, ponieważ ja nie czuję się na tyle swobodny, żeby o tym mówić, w opisie tego filmu będziecie mieli załączone filmy po polsku dekompozytora, który myślę bardzo dobrze zna sprzęt i myślę, że nieporównywalnie lepiej niż ja. Oraz jeżeli ktoś z was zna także angielski, materiały do 8BitGuy'a, który myślę zna również ten sprzęt na wylot. No i trzecim nośnikiem, który był dostępny, były to tak zwane kartridże. Były one dość popularne na zachodzie ze względu na to, że tam nie były one aż tak drogie. No wiadomo, w czasach, kiedy Commodore miał swoją premierę, w Polsce był praktycznie nieosiągalny ze względu na swoją zawrotną cenę. Niemniej jednak na zachodzie bardzo często wydawano gry właśnie na takich kartridżach. I tutaj pozwolę sobie wpleść taką ciekawostkę, mianowicie rok temu premierę miała, uwaga, nowa gra na Commodore 64, ponieważ to, że Commodore 64 jest tak niesamowitym urządzeniem, świadczy to, jak niesamowicie jeszcze duża jest społeczność związana z tym sprzętem. I są pasjonaci, którzy właśnie nawet w dzisiejszych czasach tworzą gry na Commodora i te gry wychodzą im naprawdę świetnie. Wcześniej wspomnianą grę, która miała swoją premierę naprawdę niedawno temu, wykonał youtuber 8BitGuy, którego kanał, jak już wcześniej wspomniałem, macie też w opisie. U nas w Polsce na te złącze kartridżowe dokładano często różne turboloadery, które przyspieszały wczytywanie programów z kaset. Moi drodzy, niesamowite dla mnie było to, jak pierwszy raz zetknąłem się z tym urządzeniem. Po pierwsze, nie wiedziałem, czy ono będzie działać, ponieważ dostałem je od wujka w oryginalnym pudełku i wujek powiedział, że no, chcesz to sobie wejść, nawet nie wiem, czy to działa. Na całe szczęście okazało się, że Commodore jak najbardziej działa. Jednakże, kiedy pierwszy raz go włączyłem i podłączyłem do telewizora, moja reakcja była mniej więcej taka. No okej, fajnie, no działa, fajnie, że działa, okej. Ekran, tak, widziałem ten ekran na filmach, tak, że to jest ten taki z Commodora. I tak się wpatrywałem w ten migający kursor i tak siedzę i tak... Jak tego się używa w ogóle? Nie zrozumcie mnie źle. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pojęcia różne informatyczne, naprawdę nie jestem jakąś amebą komputerową. Bardzo często korzystam z terminala, jeżeli korzystam z Linuxa. Jednakże ten terminal tutaj w Commodore to jest zupełnie inna bajka, ponieważ to jest Basic. A tak się akurat skłożyło, że z Basiciem w dzisiejszych czasach mają styczność tylko osoby, które postanawiają wrócić do takich retro zagadek. Jak właśnie Commodore 64. Kojarzyłem coś te komendy w stylu 10 print 20 go to 10, ale myślę, że to nie jest jakiś poziom wiedzy, którym powinienem się pochwalić i w zasadzie to było jedyne, co potrafiłem zrobić na tym Commodore przez te pierwsze chwile. I wierzcie mi lub nie, ale nawet załadowanie czegokolwiek z kasety było dla mnie po prostu rzeczą abstrakcyjną, bo jak jestem przyzwyczajony, że na przykład nie wiem czegoś na Linuxie i chciałbym się czegoś dowiedzieć, no to wpisuję przykładowo komendę
minus minus help i dostaję w twarzą dokumentacją techniczną, którą jestem w stanie przeczytać. Tutaj nie ma czegoś takiego ze względu na te ograniczenia, więc wszystko to jest takie mega tajemnicze dla mnie. Mega tajemnicze i przez to też fajne. Bo o ile jestem raczej przyzwyczajony, że zagadnienie jakieś komputerowe mi się da, no to raczej okej, może nie wszystko przychodzi mi mega prosto, ale raczej nigdy nie jest tak, że nawet nie wiem od czego zacząć. W tym przypadku właśnie tak było, że nawet nie wiedziałem od czego zacząć. I myślę, dlatego też jestem mega ciekawy tego sprzętu, bo po prostu kompletnie nic o nim nie wiem. I to chyba było jedno z pierwszych takich spotkań od naprawdę dobrych kilkudziesięciu lat, że po prostu dostałem jakiś sprzęt do ręki i nie wiedziałem kompletnie, jak go używać. Przykładowo, z pomocą takiego turboloadera załadowanie gry jest relatywnie proste. Wystarczy wcisnąć symbol strzałki, L, wcisnąć Enter, a następnie potem wcisnąć Play na magnetofonie i rozpoczyna się szukanie. Tylko należy liczyć na to, że znajdziemy jakiś program na kasecie i że wczyta on się poprawnie. Co zabawne, na tej kasecie, którą mam dołączoną od wujka, znalazło się kilka gierek. Jednakże, jeżeli będziecie kiedyś chcieli, to nagram właśnie materiał taki troszeczkę bardziej, myślę, szczegółowy. Jeżeli w ogóle was to zainteresuje, o czym dzisiaj do was mówię, ponieważ no zdaję sobie sprawę, że jednak Commodore, mimo tego całego kultu, jednak jest dość sporym dinozaurem. Ale jeśli będziecie chcieli, nie ma problemu. No, jak sobie tak teraz siedzę, to myślę, że chyba jednak nie było to tak straszne nagrać. Chociaż przyznam wam się naprawdę szczerze, strasznie długo się zbierałem do tego filmu i chyba odwlekałem go tak długo, jak tylko możliwe. Jeżeli ktoś z was ogląda mnie teraz i zna się dość dobrze na Commodore, bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście dali mi jakieś linki do dokumentacji stricte, myślę, assemblerowej, jeżeli chodzi o Commodora. Ponieważ myślę, że z tego, że jako że z programowaniem też sobie jakoś w miarę radzę, chciałbym coś napisać na Commodora. Nie mówię, że chciałbym napisać zaraz jakąś grę, bo myślę, że to może być dla mnie troszeczkę za dużo, przynajmniej jak na ten czas. Ale po prostu chciałbym napisać sobie jakieś programiki w assemblerze. Dlatego jeżeli macie jakieś tutoriale do Commodora, jeżeli chodzi o assembler, podkreślam, assembler, nie basic, bo relatywnie basic i informacje na jego temat jest prosto znaleźć, jednakże mnie bardziej ciekawią te takie zagadnienia już stricte assemblerowe, no to byłbym bardzo wdzięczny za każdą informację, czy to na maila, czy w komentarzu, czy na Facebooku, gdzie wam wygodnie. No i moi drodzy, to myślę tyle w takim poglądowym filmiku z moich, powiedzmy, pierwszych wrażeń, z pierwszych dwóch, można powiedzieć, miesięcy, kiedy miałem przyjemność się pobawić tym komputerem. Jeżeli ktoś z was czuje niedosyt i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o tym sprzęcie, tak jak mówiłem, w opisie będziecie mieli troszeczkę linków, także mam nadzieję, że już po odwiedzeniu tamtych linków wasz głód na temat tego sprzętu się uspokoi, a jeżeli chcecie zobaczyć, jakie tajemnice skrywa kaseta, którą posiadam z programami do tego Commodora, no to dajcie mi też znać w komentarzach. Moi drodzy, to tyle o tym cudownym komputerze, o tym, z którym miałem przyjemność obcować w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że może i też w was obudziłem troszeczkę ciekawości co do tego kultowego retro sprzętu. Jeżeli materiał wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić tego kciuka w górę. A jeżeli ciebie interesują filmy o technologii, polecam sobie zerknąć na mój kanał, no bo tam jest troszeczkę filmów o tej tematyce. Może niekoniecznie jeszcze dużo o Commodore, ale ogólnie coś powiązanego z technologiami, niekoniecznie najnowszymi. Więc jeżeli jesteś fanem takich rzeczy, to polecam zerknąć. Jeśli komuś jest mnie mało, to zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, a jeżeli chcecie pogadać, to na Discorda. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podzielicie się z waszymi doświadczeniami związanymi z Commodorem. Dacie mi, mam nadzieję, dużo przydatnych rad, jeżeli chodzi o ten sprzęt. No i to tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w jakichś kolejnych materiałach. Tyle z mojej strony. Na razie. BIOS.